Dobry wieczór Państwu! Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Kabaretu Smile z Lublina. Witamy! Bardzo się cieszymy, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy spektakl. Rozpoczynamy. Czy jest w domu kakao? No właśnie, czy macie w domu kakao? A, macie, no to cóż, dobranoc Państwu! Kurde, najkrótsze DVD w historii. Żart, no dobra, dobra. Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie. Na początek dwa krótkie komunikaty. Bardzo byśmy prosili, aby Państwo wyciszyli swoje telefony komórkowe, a także, aby Państwo nie nagrywali występu. To jest bardzo ważne. Natomiast jeśli ktoś będzie miał ochotę zrobić zdjęcie, bardzo proszę, jestem gotowy do bólu. Śmiało, z fleszem, bez flesza. Chociaż jedno, błagam Was. Nieprzygotowani, no nic, szanowni Państwo. Jest Pani gotowa? Zrobię, o, jest, z fleszem pojawiło się, cudownie, ponieważ podczas spektaklu musimy robić bez flesza. Dziękujemy. Szanowni Państwo, no zawsze występ kabaretu Smile zaczynam od anegdoty. No umówmy się, nie całe życie pracuję w kabarecie. Moją pierwszą zawodową pracą była dyspozytornia taksówek, no i genialny telefon około godziny 3 nad ranem brzmiał mniej więcej w ten sposób. Halo, Radio Taxi Free, czy mogę pomóc? Dzień dobry. A gdzie ja się dodzwoniłem? No, dyspozytornia taksówek, ale w tym stanie to naprawdę panu gratuluję. Proszę mi powiedzieć, na jaką ulicę mam podstawić taksówkę? A jakie są? Proszę pana, różne są, błaga pana, niech pan się skupi, no proste pytanie. Na jaką ulicę wysłać taksówkę, no? Ale ty mężysz, kurwa. Bym wiedział, to bym nie zadzwonił. Czekaj, gdzie jestem? Weź mnie, kolego, przypomnij. Jak się nazywała ta, co ją Gucio obzyka? Maja? Na 3 maja! A niech pan mi zdradzi jeszcze jedną tajemnicę. A gdzie będzie kurs? Ale ty mężysz. Kochanie! Wyślij mnie, przypomnij. Gdzie ty mnie prosiłeś, że mam jechać? Pizdu! No cóż, szanowni Państwo, życie to jest kabaret, kabaret to jest życie. Wystarczy tylko obserwować i przenosić na scenę. Szanowni Państwo, czy jest w domu kakao? No właśnie, o czym tak naprawdę jest ten program? Chcielibyśmy się w nim skupić na stosunkach małżeńskich. Nie chodzi nam o takie stosunki. Chodzi nam bardziej o relacje w małżeństwie, no bo może powiem bardzo kontrowersyjne zdanie, ale z pełną świadomością uważam, że małżeństwo może być cudowne. Szanowni Państwo, mężczyzna, kobieta i miłość. No, to jest ciekawe. Mówię miłość, już brawa. Co jest? Już ja? Nie, jeszcze nie. A dlaczego? No bo słyszałem cudowny. Panie Stanisławie, ja powiedziałem, że małżeństwo może być cudowne. Aha, to dlatego się śmieją. Tak, dlatego się śmieją. To ja czekam. Nie wiem, nie wiem. Bo ja mam tam takie to wyjście, niespodziankę. To stąd będę szedł. Na pewno będzie niespodzianką. Szanowni Państwo, wracając do... Stasiu... Widać cię. A teraz? Super. Szanowni Państwo widzą, no, mistrz kamuflażu, ale na pewno wieloletni, doświadczony małżonek, jestem przekonany, że przybliży Państwu, o czym tak naprawdę jest ten program. Przywitajcie go gromkimi brawami. Przed Państwem, pan Stanisław! No już jestem, jestem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek jednak muszę Państwa przeprosić, że tak długo musieliście słuchać tego wycierucha, ale na szczęście jestem już ja.
dziękuję. Ale widzę, że niektórzy z Państwa udają, że mnie nie kojarzą. To ja może przypomnę, Szanowni Państwo, no bo no, ja kiedyś wziąłem udział w familiadzie. Głowa rodziny, nie jakaś tam popierdółka. Tam taka moja słynna odpowiedź, arbus. Na pytanie, co ostatnio wpadło ci w oko? To właśnie ja, tak. Szanowni Państwo, przygotowałem na dziś dla Państwa setki anegdotek. Będą anegdotki zabawne, ale też takie, prawda, no, bardzo zabawne. Będą anegdotki z życia wzięte. Co pan robi? No, rozmawiam z Państwem. A, to fajnie. No to fajnie. Pierwsza anegdotka, Szanowni Państwo. Ale panie Stanisławie, przecież miał pan coś powiedzieć o programie. No to mówiłem o familiadzie. No nie. No tak, może się pan spytać. Panie Stanisławie, czy jest w domu kakao? No jest, dziękuję. Panie Stanisławie, to jest początek programu. No. Państwo nie wiedzą, o czym jest program. No ja też nie wiem, nie widziałem. No więc właśnie, to jest pańskie zadanie. No jak pan coś wymyśli, no. No czy jest w domu kakao? No jest, o co ci chodzi? Dobrze, widzę, że potrzebuje pan pomocy. W tytule jest dom. No. Pójdźmy tym tropem. Z czym się panu kojarzy dom? A dom to mi się akurat źle kojarzy. Tam ciągle siedzi żona. Nie no, spokojnie. No, pan spokojnie, a ja z nią żyję. A jak się uprze, to i współżyję. No, no w domu, bo po prostu domatorka, tak zwana kura domowa, to przecież bardziej taki domowy hipopotam. Ale może faktycznie coś z kury ma, bo tak siedzi w tym domu i tak Stanisław, kogo kochasz mnie? Czy nie, kogo kochasz? Kogo kojarzę. No. To idę. Tak jak wspomniałem, Szanowni Państwo, setki anegdotek dla Państwa i Państwo mogą sobie wybrać, o czym chcą usłyszeć pierwszą anegdotkę. No? O czymkolwiek, o wszystkim znam. O czym? Hipopotam? Już było, żonie, koniec. O czymś innym. O tirze? O tirze? Kakao? Za proste? O tirze, dobra, niech będzie. Anegdotka o tirze. Ja przepraszam państwa, naprawdę, przepraszam na emocje, ale widzi pan, właśnie pan taki jest. Taki typowy facet. Pan tak gada, to złożone gada, a tak naprawdę nic pan dla niej nie robi. Jak nic dla niej nie robię? No, proszę bardzo, co pan ostatnio zrobił dla swojej żony? Umyłem się. Nie no, drogie panie, no skarb w domu. Nawet z nogami. Nie. Ludzie. No. Nie wierzę. No. Mydłem? No aż tak to nie. Jednak niedawno był Sylwester. No tak. Ale jak na przykład mamy w domu sprzątanie, trzeba śmieci wynieść, to ja pierwszy jej przypomnę. Gentleman. No. Zadbany. Tak. No gdzie ona pana znalazła? W tirze. Stała przy drodze w lesie. Podjechałem, otworzyłem szybkę, pomóc w czymś. Ona tak, bierz mnie, bierz mnie. No wysiadłem, związałem, rzuciłem na pakę i wziąłem. Takie nasze love story. Wow. No nic. Szanowni Państwo, anegdotka o tirze. Otóż ostatnio oglądałem sobie Koło Fortuny i tam do tego koła przyjechał taki facet, lekarz. Taki ten. No. Jak się nazywają ci lekarze od złamanych kości ci? Ortopedzi. O, właśnie, dziękuję bardzo. I on właśnie był ortopedziem i on przyjechał... Jest taki lekarz. I on przyjechał z Poznania. I on tak sobie, proszę ja was, kręci tym kołem. Tak sobie, prawda, kręci tym kołem. Czy on z Łodzi był? Tak, przepraszam, ale bym spalił. Z Łodzi był. I on tak sobie kręci tym kołem i w którymś momencie mówi tak. Poproszę P jak piersi. A prowadzący mówi, no Magda, odsłoń panu. Ona odsłania, a tam hasło tir.
No w Świdniku się bardziej śmiali. Widzę, szanowni państwo, że w ogóle nie mamy ze sobą kontaktu. Tak niby jakaś reakcja jest, ale nie w tych momentach, co trzeba. Także jestem zmuszony wybrać spośród państwa jakąś osobę odpowiedzialną za kontakt. Może pan z przodu, jak ma pan na imię? Jarek. Jarek? No trudno, niech będzie. Słuchajcie, to Jarek będzie odpowiedzialny za kontakt, czyli jak tam z tyłu widzicie, że Jarek się śmieje, to wszyscy leją pod siebie. I tego się trzymajmy. Jarek, do czego dam ci taki znak, dobra? Żebyś tylko ty widział i nikt inny. Uwaga. Widziałeś? Tak? W razie czego w zwolnionym tempie? Mamy to, Jarek? Dobra. Szanowni państwo, to kolejna anegdotka, żeby Jarka sprawdzić. Przepraszam państwa, inne emocje, przepraszam, ale widzi pan, ja non-stop myślę o pańskim małżeństwie. Ale po co? Jak to po co? Po co grzebać w oborniku? Tam jeszcze nic nie znajdzie. Ale czy pan tego nie rozumie, że małżeństwo jest proste? Wszystko to jest proste. Wszystko tak naprawdę zależy od nas, od mężczyzn. I teraz uwaga. Jeśli my, mężczyźni, damy coś od siebie żonie, to wróci ze zdwojoną siłą. I to jest recepta na życie. Co pan opowiada? Co się dzieje? Ludzie się z pana śmieją. O co chodzi? Halo. Jarek prawie z krzesła spadł. No Jarek, no przecież chodzi o... Jarek, no. Zapowietrzył się chłopno. Co pan gada, no? Jarek, przecież chodzi o zaangażowanie, jakoś się jeszcze nie zdarzyło, żebym dał Grażynie stówę, żeby dwie wróciły. Nie, poddaję się. Nie? Dobrze, Jarek, o to chodzi. Szanowni państwo, skoro ma być o kobietach, o mężczyznach, to może powiem państwu chociaż, czym się różni kobieta od mężczyzny. Otóż jest tak, że jak kobieta wychodzi po pół godziny z łazienki, to mówi: kochanie, ładnie wyglądam. A jak facet wychodzi po pół godziny z łazienki, to mówi: kochanie, na razie tam nie wchodź. No, i Świdnik wymiękał. Jarek się śmieje, państwo leją pod siebie, no cudownie. Szanowni państwo, no nie oszukujmy się, ja mógłbym tu opowiadać wam anegdotki godzinami, prawda? Ale może na chwilkę skończmy te żarty. Jak to mówią urolodzy podczas operacji, odłóżmy jaja na bok, bo za chwilkę przed państwem, no, trzech muszkieterów polskiego kabaretu, Athos, Aramis i Pornos. Przywitajcie ich gorąco. Kabaret Smile!